Rozmowy przy kawie. Krzysztof Wąk, dzień dobry. Dziś Państwa moim gościem pan Artur Radziński, prezes Stowarzyszenia Forum Gorzowa. Witam serdecznie. Witam. I teraz pytanie na początek. Kandydat na senatora? A nie wykluczam, że tak się stanie. To jeszcze zależy od rozmów z moimi kolegami, przyjaciółmi, między innymi ze stowarzyszenia, ale też mam przyjaciół, którzy są czynnymi działaczami w innych partiach i oni mnie również namawiają do tego, żeby taką próbę poczynić. Ale no wiadomo, ja muszę podjąć decyzję, muszę to jeszcze skonsultować z rodziną. No wiadomo, że uczestnictwo w wyborach to też wiąże się z wydatkowaniem dużych pieniędzy. Ja jako ewentualny niezależny kandydat no muszę wcale niemałą sumkę wyłożyć i nie mam takiej komfortowej sytuacji jak ci wszyscy, którzy dostają partyjne nominacje i dysponują kwotami po kilkadziesiąt tysięcy złotych. No ale to jest kwestia jeszcze przemyśleń. No ale bo my nagrywamy rozmowę rano, do 16.15 upływa termin rejestracji komitetów wyborczych. Nasza rozmowa jest emitowana o 17.30, więc... No to będzie wtedy już wiadome, jaka będzie ostateczna decyzja, ale na tę chwilę rzeczywiście jeszcze nie mogę powiedzieć na 100% i to nie ma w tym żadnej kokieterii. Ale podpisy zbierał pan? No zbierałem. Zbierałem, ale i 2000 no, jak jest to będzie. No nie chciałbym jeszcze tak szczegółowo, bo przyznam szczerze, że nawet tego nie wiem. Mhm. Czyli nie wiemy do końca, czy Artur Radziński będzie kandydatem. Tak. No może być naprawdę różnie, bo choćby kwestia tych podpisów, choćby, no i te moje wahanie jednak dosyć duże, bo no ja mam pełną świadomość, że mamy jednego z kandydatów, który może i wykorzystał doskonale swoją działalność w sporcie, mamy wysokiego urzędnika, mamy osoby, które no po prostu siłą rzeczy mogą mieć większe szanse ze względu na to, że przygotowywały się do tego kilka lat. Ja natomiast mam takie przemyślenia raptem od kilku tygodni, więc no siłą rzeczy moje szanse są zawsze trochę mniejsze. Marek Surmacz i Władysław Komarnicki to są te dwa, i Jan Świrepo to są te nazwiska, których pan powiedział, że... Jeszcze pani wojewoda. Pani wojewoda Helena Chatka. Właśnie do tego, specjalnie tego nie używam, bo do tego chciałbym przejść dalej. Ale z tej trójki. No, pan Władysław Komarnicki też był przez jeden dzień oficjalnym kandydatem Platformy Obywatelskiej. Powiem tak, na tę chwilę chyba pan Komarnicki ma największe szanse, chociaż dla mnie to jest postać, która budzi wiele kontrowersji i wydaje mi się, że wyborcy też się powinni zastanowić, bo pan Komarnicki jest bardzo długo biznesowo związany z urzędującym prezydentem Jędrzejczakiem, a wiemy, że prezydent został skazany, co prawda jeszcze nieprawomocnie, ale bardzo wiele mechanizmów oczywiście. A wiemy, że z jednej strony można być działaczem sportowym i świetnie wykorzystać elektorat kibiców Żużla, bo on jest w Gorzowie duży, co zresztą temu panu się skutecznie udało. No chyba, że przegramy z Falubazem, nie? To może być różnie, też tak żartuję. A patrząc na lata poprzednie, to może przegramy. Natomiast, no chociaż no, jako kibic chciałbym, żebyśmy zlali Falubaz i to tak równo, najlepiej dwa razy, ale patrzę też na to, że czy może przede wszystkim na działalność biznesową pana Władysława Komarnickiego i to, że jego firma już ładnych parę lat temu, przeszło 4 lata temu, miała wybudować Filharmonię za 70 milionów, wybudowaliśmy to i tak za bardzo duże pieniądze. Tymczasem wiemy, że ostatecznie na skutek tego, że ta firma zrezygnowała, żadnych kar nie zapłaciła i tutaj wszyscy mówią, że to pewnie duży związek z urzędującym prezydentem o tym zdecydował. I chodzi mianowicie o to, że zbudowaliśmy za znacznie większą kwotę ten obiekt i to budzi sporo kontrowersji, no ale też no chcę pan ostatnie przez to powiedzieć, że pan Komarnicki naruszył majątek miasta w jakiś sposób? Formalnie oczywiście nic się nie stało, natomiast faktycznie jest to taki moment bardzo zastanawiający, bo firmy, które tego typu działania podejmują, nie wygrywają już potem przetargów, a tymczasem przetarg na ostatni etap rozbudowy stadionu żużlowego, czyli miejsce, gdzie pan prezes jest działaczem, prawda, no się okazuje, że ta rozbudowa miała miejsce przy udziale firmy Interbudwest, gdzie znaczące udziały ma pan Komarnicki, więc no jest to mocno zastanawiające.
Ale też już tak myśląc o pozostałych kandydaturach, no myślę, że Marek Surmacz... Marek Surmacz był wiceminister spraw wewnętrznych administracji, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. No jest to osoba, która ma spore doświadczenie, to na pewno, ale jest wyrazista, ale myślę, że ma bardzo duży elektorat negatywny, czemu się nie dziwię, bo prezentowanie przez pana Marka Surmacza, prezentowanie przez niego poglądów dość często jest takie nadmiernie wyraziste, za dużo jest tym emocji. Myślę, że powinien nieco bardziej zwracać uwagę na stronę merytoryczną, bo ja osobiście też tak z mieszanymi uczuciami odbieram wystąpienia pana Marka, ale no, nie odbieram mu jakichś dobrych intencji. Poza tym no, jest pan Świrepo, wicewojewoda, bardzo skądinąd sympatyczna postać, ale zupełnie bez wyrazu, politycznego wyrazu. I szkoda, bo wydaje mi się, że mógł troszeczkę bardziej zapracować. No i chyba na końcu pani wojewoda, którą pan redaktor zechciał wymienić, no dla mnie jest dużym zaskoczeniem, że pani wojewoda kandyduje z naszego okręgu jednomandatowego. Wydaje mi się, że dużo słuszniej byłoby, gdyby wybrała okręg zielonogórski, dlatego że jest nadania politycznego z Zielonej Góry, jest u nas wojewodą, no i wyraźnie pracuje na rzecz tamtego miasta, tamtego subregionu, a u nas w Gorzowie jest postrzegana jako osoba, która no, piastuje swój urząd, ale nic dobrego dla miasta nie zrobiła. Mało tego, ostatnie informacje, które do mnie dotarły, mogą być świadectwem tego, że zaszkodziła w pozyskaniu przez Gorzów, przez subregion dużych pieniędzy ze strony Niemiec, które mieliśmy dostać na modernizację linii kolejowej. Ale pani wojewoda, z tego co mi przekazano, tak się bardzo zapatrzyła w stronę formalną, że ostatecznie ta koncepcja upadła i tych pieniędzy na przebudowę dworców kolejowych od Kostrzyna do Gorzowa nasz subregion niestety nie dostanie. Nie, no i przykre. Ale powiedział pan właśnie o tym, że powinna z południa, ale to w Platformie Obywatelskiej są te przetasowania i to tylko na północy był wakat. Znaczy mi bardzo szkoda jest tego, że... Można powiedzieć, że Platforma w Lubuskiem jest zbyt słaba, że nie potrafiła od początku wystawić swojego kandydata na senatora? Znaczy o jej słabości świadczy to, że w ogóle kandydatem jest Stefan Niesiołowski, postać, która jest co najmniej kontrowersyjna. Jest to człowiek, który się kompletnie nie interesuje sprawami regionu, a przy tym no, wiemy, że ma nieciekawe karty z przeszłości, bo z jednej strony był działaczem podziemia, ale z drugiej strony są takie informacje, które mówią o tym, że bardzo szybko no, po prostu zaczął współpracować z ówczesnymi służbami. No ale mniejsza o to. Może gdyby mówić o Platformie Gorzowskiej, to mnie szczególnie martwi jej słaba pozycja. Wygląda na to, że pani Bukiewicz wszelkie karty rozdaje. Zresztą dowodem na to jest to, że wszystkich kandydatów potencjalnie... Senator mocno... Woźniak, poseł Witold Pal? To no, ma pan no, oni są na dalekich miejscach. Wszyscy są, znaczy oni obaj są kandydatami do Sejmu. No, no, bardzo wysoko znowu na liście jest Krystyna Siebińska, przewodnicząca Rady Miasta, która no, trudno powiedzieć o niej coś dobrego, a może nie chciałbym złego. I wydaje się, że no, mamy bardzo słabych kandydatów. I nawet gdyby założyć, że Platforma w jakiejś mierze parytetem kierowała się, chodzi o wysokie pozycjonowanie kobiet, no to myślę, że to też nie jest dobre rozwiązanie, którakolwiek partia... Tak na siłę? Oczywiście uważam, że kobiety, jest sporo kobiet, które są sprawne merytorycznie, które są inteligentne, które są elokwentne i takie kobiety powinny być wysoko pozycjonowane w obojętnie jakiej partii politycznej. No niestety u nas często jest nagradzana lojalność partyjna w takim złym znaczeniu i boję się, że to nic dobrego z tego nie wyniknie. Zresztą ja ze smutkiem obserwuję listy kandydatów do parlamentu, bo widzę albo osoby, które się powtarzają, albo widzę manipulacje ze strony ośrodka politycznego w Zielonej Górze. No, to wszystko prowadzi do tego, że potem nikt o nasze miasto się nie upomina i to jest duży kłopot, bo to się przekłada na to, że omijają nas i mogą ominąć wielkie inwestycje infrastrukturalne, dlatego że to lobby zielonogórskie po prostu no, tak sobie to wszystko układa, żeby wszystko trafiało do Zielonej Góry. Ale przyzna pan, że jedynym zwycięzcą chyba w Lubuskiem jest poseł Jan Kochanowski, który jako jedyny otwiera, człowiek z północy, z Gorzowa, jako jedyny otwiera listę.
To jest rzeczywiście osobisty sukces posła Jana Kochanowskiego, ale jak patrzę tak z perspektywy tych lat, kiedy zasiadał w parlamencie, to poza takim czystym werbalizmem, czystym słownym zaangażowaniem się w jakieś sprawy, no niewiele z tego wynikało. Ja sobie przypominam, przed laty, krótko, jedną kadencję posłem był inny działacz lewicy, Jakub Derech-Krzycki, i to był człowiek, który rzeczywiście myślał w kategoriach Gorzowa i wręcz jemu w dużej mierze zawdzięczamy to, że mamy telewizję w Gorzowie. Mam nadzieję, że ona rzeczywiście korzenie zapuści. Myślę o tej telewizji, nie. Myślę o tej regionalnej, prawda, tak zwanej lubuskiej. Natomiast pan poseł Jan Kochanowski, myślę, że ma duże szanse dostać się do parlamentu, ale chciałbym, żeby on rzeczywiście powiedział, co on dla tego miasta zrobił, bo mówienie o tym, że czy tam krytykowanie swoich konkurentów politycznych, choćby z Zielonej Góry, niczego nie wnosi. Trzeba pokazać, co się skutecznie zrobiło, a nie mówiło o skuteczności. A wracając do kandydatów do wyborów do Senatu, zapomnieliśmy jeszcze o jednej osobie, właśnie z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, radny dr Paweł Leszczyński. Marek Surmacz mówi, że nieskromnie to zabrzmi, ale on i właśnie Paweł Leszczyński będą się liczyli w tych wyborach. No, być może, że tak będzie. Ja myślę, że Paweł Leszczyński, z którym utrzymuję, nie ukrywam, koleżeńskie kontakty, jest człowiekiem szalenie inteligentnym, elokwentnym. Ma bardzo duży potencjał intelektualny, jest sprawnym wykładowcą. No, niemniej jednak wydaje się, że Lewica wcale na takiego właśnie człowieka nie stawia, co moim zdaniem byłoby właściwsze, tylko stawia na tych działaczy, którzy już powinni troszeczkę myśleć o emeryturze czy szukać innej płaszczyzny działania. Jeżeli Paweł Leszczyński nie uzyska wsparcia Lewicy, tylko ona się skoncentruje na innych działaczach, no to szanse wbrew pozorom po jego stronie nie będą zbyt wielkie. A tak na zakończenie, prawdą jest, że pan podzielił już totalnie PiS w Gorzowie. Chodzi o to, pańskie konferencje sprzed kilku miesięcy, przed kilku tygodni z radnym Sebastianem Pieńkowskim i z radnym Robertem Jołowym. Oni nie ukrywają, że są blisko koło pana i pańskie deklaracje jako kandydata na senatora, być może, to o tym mówiliśmy na początku, a kandydatem na senatora z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie jest Marek Surmacz. Pan już totalnie podzielił pierwszy komitet? Nigdy to nie było moją intencją. Myśmy się poznali zupełnie przypadkowo. I proszę zwrócić uwagę na to, że te konferencje, które przygotowaliśmy, miały ewidentnie merytoryczny charakter, bo jeżeli mówimy o dysproporcjach... Tego nie dyskutujemy. Tak. Bo to natomiast trzeba... absolutnie moją intencją nie jest dokonywanie jakichkolwiek podziałów. Ja z przyjemnością i zresztą czynię takie starania, żeby do naszego tria jeszcze weszły inne osoby, które rzeczywiście chcą pracować dla Gorzowa. Pan kiedyś mówił, że mogą to być osoby z Platformy, ależ oczywiście. Lewicy. Przynależność partyjna nie jest ważna. Ja mam taką nadzieję, ja w ogóle z przyjemnością rozmawiam z osobami, które traktują politykę jako narzędzie do służby społecznej, a nie dla czynienia sobie wygodnego, łatwego życia, a takie niestety osoby przeważają w polityce. I jeżeli mogę z kimś rozmawiać i widzę, że w ślad za osobą, która ma deklarację i wiedzę, jeszcze ta osoba coś działa, coś robi na rzecz Gorzowa, to obojętnie kto by to nie był, to ja się włączam i pomagam, a tutaj obaj koledzy mają dużo mniejsze doświadczenie polityczne niż ja i korzystają z tego doświadczenia, ale ja chętnie to doświadczenie przekażę komukolwiek innemu, żeby tylko działał na rzecz Gorzowa. Czyli jest tak, że przeciął pan linę pomiędzy pierwszym a drugim komitetem? Nie, ja się w ogóle na tym nie zastanawiam. Prawa i Sprawiedliwości w ogóle się na tym nie zastanawiam. Ani takich analiz nie prowadzę. Myślę, że to chyba jest nawet niemożliwe. I trochę... Nawet nie wiem, skąd pan redaktor takie fakty przyjął, ale ja rozumiem, że można też tak oceniać, ale zupełnie nie jest to moją intencją. Ja zawsze będę pracował na rzecz tego miasta i cieszę się, jak mogę pracować z osobami, które są sprawne merytorycznie. Dla mnie to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Artur Radziński, być może, bo na chwilę, kiedy nagrywałem tę rozmowę, być może kandydat na senatora z okręgu gorzowskiego, był państwa moim gościem, prezes Stowarzyszenia Forum Gorzowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Krzysztof Bąk, do zobaczenia.